Dobrze, to dokonamy pomiaru. Tylko, że mam jedną rękę, a chcę zrobić dwie rzeczy naraz, więc będzie to takie troszkę sztucznie wyglądające. Ale zaraz zobaczymy, dobra. Tu mamy coś... 14. Dobra, z racji, że jesteśmy tuż w czekini, to teoretycznie... nie. W zwykłym mierniku to by dało radę, w tym już nie da rady. Muszę się przełożyć. I mamy... 13. Czyli jest bardzo duża różnica. Słychać gazowanie. Czyli chyba już można spisać to na straty. Ale jeszcze odłączę mostek. Spróbuję przy was. Nie wiem, czy mi się uda. Udało się. Już miga, bo brak połączenia. Teraz to jeszcze taśmą zabezpieczę. No i jak to się mówi, czas start 24 godziny. Zaraz sobie zmierzę bez ładowania, ile jest. Zresztą mogę przy was, może kogoś to będzie interesował. Diagnostyka uszkodzonych akumulatorów. Dobra. Oj, ale spadło. Było 14, jest takie 12,5. I teraz tu trzeba patrzeć na przyłącz, jak jest dobrze. Nie jest cyfrówka, tutaj się liczy polaryzacja. Uj, pamiętacie ile przed chwilą było? To jest na żywo. Jest 11. Dobra. Bez większych mierzeń stwierdzam, że jest trup. Zobaczymy jeszcze za 24 godziny. Dokręcę materiał, zmierzę tym samym miernikiem, żeby wykluczyć błąd. Oj, czyli jednak miałem tutaj, jak to się mówi, małego zdrajcę. Zamiast magazynować, to on sobie zjadał prąd. Czy męczył cały układ. No ja, tak to już czasem bywa. Dobra. Jedna para akumulatorów więcej do regeneracji. No to do zobaczenia za około 24 godziny. Na razie, hej. Witam wszystkich, dzień 2. Więc mierzymy, co się stało przez ostatnie niecałe 24 godziny na akumulatorze. Słuchajcie, sobie wyciągnę ten słupek, będzie mi troszeczkę łatwiej mierzyć. I co tu nam się pokazuje? Niecałe 10 V, żeby nie było. Docisnę troszeczkę słupek. Wiem, że teraz naprawdę nic nie widać, ale to, że jest to tylko tak wsadzone, nic nie zmienia. Jest niecałe 10,5 V. Czyli ten akumulator umarł. Zaś jak wszystkich pobratyńcach, na pewno jedna cela umarła. Teraz sobie tutaj musimy jakoś dać tak. I tu damy tak. Czyli tutaj mamy też 10,5 V. Nie wiem jakim cudem jeszcze odsiarcza już działa. Ale można te akumulatory spisać na śmietnik. Czyli to był pasożyt w układzie. Z racji, że więcej te akumulatory brały niż faktycznie magazynowały. No niestety. Niestety umarły. Więc pozostaje walczyć z tym, co się ma. Chyba jednak nie świeci tutaj dioda z... A nie, robi impuls. Czyli jeszcze to nie jest na dolnej granicy napięcia. Jak jest na dolnej granicy napięcia ten odsiarczacz, to on w sumie chyba świeci, czy to tak się odbija? Nie. Zobaczmy na tym.
odbija się. Po prostu światło się tak odbija. To jest rozłączony. Nie, dobra, szkoda czasu. Dobra, wrzucę jeszcze rysunek połączenia tego, co tutaj jest na akumulatorach, bo padało pytanie, co mam na myśli połączenie szeregowo-równoległe. Tym bardziej, że tu są trzy baterie, raz, dwa, trzy i tu są raz, dwa, trzy. Dobra, biorę się za rysowanie i spróbuję to jakoś tak wytłumaczyć, żebym sam to zrozumiał. Żartuję. Dobra, pozdrawiam. Lajki, subskrypcje, mile widziane. Do zobaczenia. Dobrze, pokażę pokrótce. Kiedyś kreśliłem schemat elektryczny całej instalacji. To jest wersja regulatory. To mniej więcej jak są podłączone wszystkie regulatory do płyty. Warunek pracy i podłączenie przetwornicy. To jest na szybko, jak jest instalacja z przetwornicy zrobiona. Aktualny przyłącz całej instalacji mniej więcej, jak będzie jeszcze rozwinięty. RG1, aha, dobra, przepraszam, to jest nowa ta biała szafa, która będzie rozwinięta. Mniej więcej jest nakreślona, jak to ma działać. Już jest rozrysowane mniej więcej jak, gdzie, co i tak dalej. Tutaj co? RG3. Dawno tego nie aktualizowałem, tam się dużo pozmieniało, ale w końcu może być jakaś finalna wersja. Jak to jest RG7 i RG9, bardzo podobnie. I schemat blokowy. I cały schemat, jak co jest podłączone. To akurat troszkę zunę. Przepraszam, że nagrywam telefonem na monitor, ale jak mam na starą windę wrzucać program, który robi screen recording, później to wrzucać dalej, to się nie dodaje. Wolę tak. Przepraszam za jakość, ale wytłumaczę, o co chodzi. Dobra. Mamy panele fotowoltaiczne. Wchodzimy na RG1. Płyta miedziana. Powinno być RG1 PV. Czyli to jest ta rozkopana skrzynka, gdzie dużo kabli wystaje fotowoltaicznych. Płyta miedziana. Czyli to jest po regulatorach już. Są ultrakondensatory, które były pokazane, i akumulatory. No i tym będziemy się zajmować i to spróbuję wytłumaczyć. Przetwornica i rozpiska na poszczególne sekcje RG1, 3, 5, 7, 9, 11 już zaplanowane i mniej więcej rozpisane, gdzie co jest już podłączone. Dobra, na razie tyle. Biorę się za rysowanie schematu podłączenia samych akumulatorów. A więc do sedna. O co tutaj chodzi? Myślę, że widać kursor. I tak, tutaj mamy 24 V. Troszkę spróbuję co ma zrobić. Tak, okay. Tu mamy 24 V. Wchodzimy plusem i mamy tak. Trzy akumulatory połączone równolegle. W ten sposób. By każdy akumulator się równo rozładowywał, jest wybrana najdłuższa droga z każdego ogniwa, czyli ten prąd idzie stąd, tu, tu, tu
tu i tu. Czyli musi, ma tak samo pomału tą samą drogę jak tu i stąd tu. Chodzi o to, żeby równomiernie ładować wszystkie akumulatory. Czyli tu mamy, powiedzmy, część równoległą. Logiczne, wszystko równolegle. No i tu jest szeregowo do tego samego układu, co tu jest. Czyli mamy szeregowo równolegle, albo równolegle szeregowo. Czyli 3RS2, coś takiego. Proszę mnie poprawić, bo nie znam tych amerykańskich, jak to się mówi, określeń, jak dokładnie by to miało być, ale coś w ten deseń to jest, czyli 3 równolegle plus raz szeregowo, czyli jeszcze raz, 3 równolegle plus raz szeregowo. Ten sposób podłączenia zapewnia równomierne rozładowywanie się wszystkich ogniw i w miarę takie same napięcie na wszystkich ogniwach, nazwijmy to ogniwach, akumulatorach ogniwa. Myślę, że dość zrozumiale to wytłumaczyłem, jakby było jakieś jeszcze pytanie albo coś, chętnie wytłumaczę. No i oczywiście główny plus, główny minus i łącznik między tymi akumulatorami równolegle i tym. Czyli tutaj mamy 12 V, w sumie tu mamy 12, łączymy 24. Okay. To jeszcze raz dzięki za oglądanie, za cierpliwość. Dziękuję za lajki, subskrypcje. Jeżeli ktoś by chciał więcej takiego materiału, jak to się mówi, teoretycznego, jak to jest podłączone i tak dalej, chętnie zrobię docelowo schemat podłączeniowy agregatu z kosiarki, też będzie. Tylko jak to się mówi, jeszcze tam kilka zmian elektronicznych, elektrycznych muszę zrobić. I też muszę zrobić to na dniach, bo fajna teraz jest chmurna pogoda, więc będzie okazja ładować i spożytkować to, że ta kosiarka działa. Dzięki, pozdrawiam, do następnego.